Witajcie, Bąble, w samym środku Czarnego Serca. Jest to część druga filmu opowiadającego całą historię Marble Hornets. Dlatego też, jeżeli nie widziałeś lub nie widziałaś pierwszej części, to natychmiast odsyłam Cię do siebie na kanał lub odwiedź przypięty komentarz. Tam będzie link do pierwszej części tego filmu. Druga część, obecny film, rozpoczyna się od trzeciego sezonu Marble Hornets, tak więc jeżeli nie wiesz, co działo się w poprzednich dwóch, nie wiesz, czym jest Marble Hornets, nie wiesz, czym jest 2D Ark, to koniecznie zapraszam Cię do nadrobienia, a my tymczasem ruszamy. Sezon trzeci rozpoczyna seria tweetów, gdzie Jay informuje, że przez pewien czas było dosyć spokojnie, ale to ponownie zostało zaburzone w momencie, w którym pozwolił sobie po raz kolejny ruszyć z dochodzeniem. Okazuje się, że budynek, który opuszczał Tim na zakończenie sezonu drugiego, to zamykający się na dobre sklep z antykami. Jay włamuje się do środka i zaczyna publikować zdjęcia znalezionych wewnątrz rzeczy. Po kilku tygodniach powraca na miejsce, ponieważ właścicielka antykwariatu zorganizowała wielką wyprzedaż. Wewnątrz było pełno osób, niestety ani śladu Tima. Okazuje się, że właścicielka go zapamiętała, tak samo jak to, że Tim wspominał coś o wizycie u doktora. Jedynym miejscem, do którego mógł się udać w tej małej mieścinie, jest klinika zdrowia psychicznego. Tam też Jay zamierzał się zaczaić i skonfrontować z Timem. Jak nadejdzie okazja, oczywiście. Zapis 53 zostaje opublikowany. Mija kilka miesięcy, od kiedy Jay ostatni raz widział Tima. Wiedząc, że nie ma wyjścia, czekał na niego dzień w dzień pod kliniką, licząc na to, że w końcu się spotkają. No i się spotkali. Hey, Tim. Okazuje się, że Tim też ma problemy z pamięcią i jedyne, co pamięta związanego z Jayem, to ich wywiad z sezonu pierwszego, dlatego Jay też udaje, że w dalszym ciągu próbuje dokończyć Marble Hornets. Jay podaje mu swój numer telefonu i panowie się rozchodzą. Warto zauważyć, że Tim cały czas ma problemy związane ze Slender Sickness. Jakiś czas później Tim dzwoni do Jaya i informuje go o tym, że w dalszym ciągu ma jakieś stare taśmy pozakulisowe z okresu kręcenia filmu. Jeżeli tylko je znajdzie, to odezwie się ponownie. Pamiętasz mnie? Ja nie zapomniałem. To słowa, którymi 2D Ark wita Jaya, nagrywając go z ukrycia. Zapis 54. Tim umówił się z Jayem, by przekazać mu znalezione taśmy. Here's those tapes I was telling you about. Okay. What are on those tapes? Oh, I don't know. I wasn't able to watch them. I'm not the movie guy, so I don't have a camera that'll play those kind of tapes. Jay momentalnie wziął się za przeglądanie nagrań. Niestety wszystkie są nieponumerowane i niepodpisane. Nagranie, które zaraz zobaczycie, pochodzi z pierwszej kasety, którą obejrzał Jay. Widać tu Seta, osobę, która w Marble Hornets głównie stała za kamerą, Jaya oraz obecnie trzymającego kamerę Tima. Panowie uciekają przed burzą pod daszek, a następnie rozchodzą się w każdy w swoją stronę, a Tim idzie do mieszkania przebrać się oraz wysuszyć. Teraz to Alex trzyma kamerę. Razem z Timem siedzą w pokoju i wygłupiają się grając na instrumentach, gdy do domu wchodzi Brian. Po kilku wymienionych między sobą zdaniach gaśnie światło i jest to zasługa burzy oraz wypadających korków. Tą chwilę ciemności wykorzystał operator, który dostał się do środka. Po drugim wygaśnięciu świateł bezpieczniki zdają się nie współpracować i trójka przyjaciół siedzi w pokoju, oświetlając go latarką, aż nie zostają napadnięci przez operatora. 2D Ark odpowiada na ten film w bardzo drastyczny sposób. Thank you.
Wiadomość na początku: ty to sprowokowałeś. Nigdy nie zaznasz wybaczenia. Są nałożone na materiał filmowy przedstawiający Alexa i wszystkie złe rzeczy, które zrobił. 2D Ark oskarża Alexa o spowodowanie tego czegoś. Co ma na myśli? Najpewniej są to te wszystkie złe wydarzenia, takie jak pojawienie się operatora, zgony, zniknięcia, utraty pamięci. On doprowadzi mnie do ciebie. 2D Ark pokazuje Jaya i to Jay doprowadzi 2D Arka do Alexa, a przynajmniej tak mu się wydaje. A 2D Ark go wykończy, ponieważ prowadzi mnie do śmierci, do Arki. Nie da się tego uniknąć. 2D Ark zawsze patrzy. Spektrogram wyświetla ostatnie 7 sekund dziwnego szumu jako napis, mówiący: dziś są twoje ostatnie urodziny. Do kogo się to odnosi? W zhakowanym wpisie numer 37 z sezonu drugiego wiemy, że 4 kwiecień to data urodzin Alexa. Zgadnijcie, kiedy opublikowany został film z groźbą w jego stronę. Jay publikuje zapis 55. Alex, Brian i Tim spacerują po okolicy w kierunku miejsca kręcenia zdjęć do Marble Hornets. Tim poleca opuszczony budynek, który zna, a mogliby wykorzystać jako miejsce kręcenia ujęć. All right, that'll be good. Po nakręceniu tych ujęć, Tim potwierdza przez telefon wizytę u lekarza, wspominając, uwaga, bo tu robi się ciekawie, że w przeszłości cierpiał na zaburzenia psychiczne. Hello? Yep, Friday at 2. I'll be there. Just headaches, paranoia, trouble sleeping. I haven't had a full night's sleep in weeks. Well, I've kind of had some history with this kind of thing before, but I'd rather not talk about that over the phone, if that's okay. Jayowi zostały tylko dwie taśmy Tima do obejrzenia. Zapis 56 pochodzi z przedostatniej z nich. Tim prowadzi Alexa do opuszczonego budynku wspomnianego w poprzednim nagraniu, ale nie mają zamiaru nagrywać niczego bez Briana. Znamy już ten budynek. Na innych nagraniach widzieliśmy, jak Alex prowadził tutaj Briana, by zostawić go operatorowi. Alex jest niezadowolony ze stanu, w jakim znajduje się budynek, ale uważa, że w pobliżu znajduje się inny, wyglądający lepiej, chociaż Tim niechętnie chce badać drugi budynek. Mimo wszystko godzi się na to i we dwójkę idą sprawdzić, w jakim jest stanie. Okay. Well, there has to be some room in this place that you like somewhere. Kiedy Tim odkłada kamerę, żeby sobie ulżyć, Alex atakuje go metalową rurą, nokautując go. Ostatnia taśma zawiera nagranie bezpośrednio po ataku na Tima. Jest to nagranie z jego własnej kamery. Ten budzi się w noc po ataku Alexa w poprzednim nagraniu. Ucieka z budynku, w którym go zostawiono i dostaje kolejnego mocnego ataku kaszlu. Po dłuższej chwili spędzonej w lesie, dochodząc do siebie, Tim dobiega do budynku, który wcześniej zauważył Alex i on sam, szwendając się po tym budynku, zauważa Alexa spacerującego korytarzami, wciąż uzbrojonego. Wyglądał tak, jakby czegoś bronił lub szukał. Tim ponownie zaczyna kaszleć i próbuje ukryć się przed Alexem w jednym z pomieszczeń budynku. Tutaj taśma się urywa. Okay.
Poszlaki i podpowiedzi się skończyły. Jay musi ponownie skontaktować się z Timem, by dowiedzieć się, czy ten pamięta cokolwiek z tamtej nocy. My jednak dokładnie wiemy, co się stało tej nocy. Podpowiadają nam tutaj nagrania z poprzedniego, drugiego sezonu, w którym widzieliśmy, jak Alex tego samego dnia przyprowadza Briana do tego samego budynku, by zaatakował go operator. To tam Brian znajduje przestraszonego i leżącego, skulonego Tima, który, jak wiemy, wydostał się z tej pułapki. Tudy Ark, widząc, że Jayowi nie zostało już nic, pozwala sobie znowu podpowiedzieć mu parę rzeczy. Pewnego dnia zrozumiesz. Sekrety wszędzie, kłamcy wszędzie. Przyjrzyj się i się dowiesz. Do zobaczenia wkrótce. On patrzy. W dalszym ciągu, pod przykrywką chęci dokończenia Marble Hornets, Jay udaje się na spotkanie z Timem. Tam wypytuje go o opuszczony budynek. Czy wie, gdzie jest i czy pamięta, żeby kiedykolwiek tam był. Because I'm from, like, I grew up here. Uh-huh. And I know there was an abandoned hospital off past Rosswood Park, uh-huh. But we never went. You never went there with Alex? Mm-mm. Tim stanowczo zaprzecza, mówiąc, że nigdy nie był tam z Alexem, ale zgadza się pokazać to miejsce Joyowi. Okay. So if you're free on Friday, I feel like we could probably do it then. Umawiają się na piątek. Rankiem wyruszają przed budynek, który Tim pokazywał Alexowi na taśmie. Okazuje się, że jest to stary szpital. Gdy Jay pyta się o drugi budynek znajdujący się w pobliżu, to tak jak wtedy Alexa, tak teraz Jay'a Tim stara się przekonać, że budynek, przed którym stoją, jest o niebo lepszy. Tak jakby podświadomie bał się iść do tego drugiego budynku w pobliżu. On those tapes you gave me, you mentioned another building around here. Where's that? Really? Yeah. Why would I brought that up? I don't know, but is there? Well, yeah, there is, but this one's way better. I mean, you got 3 floors, roof access, basement. I mean, there's really no reason to go over the other one. This should have everything you need. Poirytowany Tim godzi się i prowadzi Jaya na miejsce. Ten, wędrując korytarzami, odnajduje miejsce, w którym Brian odnalazł Tima. Aż nagle, jak gdyby nigdy nic, Hoodie przemyka jednym z korytarzy. Zaczyna się pościg, który kończy się przy wejściu do podziemnego tunelu. No, that will... Hey, hey! Tim stopuje Jaya i namawia go, żeby wnieśli się z terenu opuszczonego kompleksu jak najszybciej. What is this? Some kind of maintenance tunnel. I think he jumped down there. I'm not going down there, so I say we get out of here. No, Jay! Look, you know that guy that was wandering around might have been a security guard, so he might have called the cops on us. So, if you don't mind, I'd rather get out of here before something happens. W drodze powrotnej Tim mówi, że nie ma pojęcia, o co tu się rozchodzi, ale na pewno nie o film. Ma tego dość i nie zamierza więcej się udzielać. Zrobił, ile mógł. Po 2 tygodniach Jay dodaje wpis na Twitterze. Dzwonił Tim. Chce się spotkać wieczorem i porozmawiać o czymś istotnym. Zapis 59 to nagranie z tego spotkania. Jay zostaje pobity. Tim, listen, I... Student film you like, peace out! Tim odkrył kanał Marble Hornets w internecie i ze złością konfrontuje Jaya w sprawie jego dochodzeń. Po wyrzuceniu wszystkiego, co go męczy, Tim odmawia dalszej współpracy z Jayem. I was doing fine. I was getting better, and then... Imagine waking up one morning in the back seat of your car, miles away from home, with blood in your hair, and you have no idea how that happened. Imagine waking up one morning with your leg broken and no memory whatsoever of that happening. And I start getting better.
and I can hold steady work, and I can function like a normal human being for once in my life, and then suddenly you show up, putting a camera in my face, bringing back old memories like it couldn't possibly have any effect on anybody else. And you're not even trying to fix any of this. All you do is point your camera at every little thing that happens. How does that help anybody? Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Tim tutaj ma całkowitą rację. Polepszało mu się, prowadził normalne życie, dopóki nie pojawił się Jay i nie zaczął wciskać swojej kamery, gdzie się tylko da. To jest ten moment w historii, w której powinniśmy zdać sprawę sobie z tego, że to może Jay tak naprawdę jest problemem. Maybe Alex isn't even the problem. Maybe you're the problem. Mija kilka dni. Jay decyduje się wrócić do opuszczonego budynku szpitala w Rosewood Park. Niestety, jak sam wspomina, nie ma nikogo więcej. Musi więc iść sam. W międzyczasie Tudyark odpowiada kolejnym filmem. Wielki napis na środku mówi: spójrz na początki. Prawda jest światłem. Zakodowana wiadomość dodaje: jego kłamstwa są w mroku. Wygląda na to, że dźwięk ma być pstryczkiem w nos dla Tima. Słowa, które powiedział Jayowi w poprzednim nagraniu, są prawdziwe również w stosunku do niego. Spójrzcie, Tim twierdzi, że Alex jest odpowiedzialny za to wszystko, ale on też ponosi winę, w końcu nosi maskę. Mówi, że Jay nie chce niczego naprawiać, ale Tim chce to wszystko ignorować. Należy pamiętać, że Hoodie i Maski byli kiedyś partnerami w zbrodni, a teraz Hoodie wydaje się go nienawidzić, no bo kto inny mógłby stworzyć to wideo? Co się stało, że to wszystko się zmieniło? Jay wraca do opuszczonego budynku szpitala i podąża za wiadomościami pozostawionymi przez zakapturzoną postać. Pierwsza, najważniejsza brzmi: on jest kłamcą. Kto on? Znowu Tim? Jay dochodzi do tunelu konserwacyjnego. Tym razem wziął ze sobą latarkę. Podążając tunelem, w pewnym momencie słyszy nad sobą kroki. Ignoruje je i idzie dalej, by w pewnym momencie odnaleźć teczkę na dokumenty z symbolem operatora, napisem kłamca i laleczką operatora, którą kojarzyć możecie z domu Briana z sezonu pierwszego. Teczka okazuje się zawierać dokumentację medyczną Tima. Gdy Jay postanawia opuścić tunel, operator pojawia się za nim i goni go do wyjścia. Zapis 60,5 to rozwinięcie poprzedniego nagrania. Jay przegląda dokumentację Tima i znajduje tam informacje na temat chorób, które nękają go od dzieciństwa. Przez całe życie Tim zmaga się z atakami paranoicznymi, insomnią, anhedonią, halucynacjami, napadami padaczkowymi czy bólami głowy. Dokumentacja zawiera długą historię leczenia psychiatrycznego Tima. Spora jej część niestety jest zamazana. Timowi w młodości udawało się również uciekać z domu, a odnajdywany był właśnie w Rosewood Park. Teraz już możemy się domyślać, skąd wzięła się jego zamaskowana druga osobowość. Tim od zawsze był podatny na choroby psychiczne. Bardzo możliwe, że przez te wszystkie lata nabawił się również rozdwojenia jaźni, a obserwator tylko i wyłącznie to wykorzystał. Do dokumentacji dołączone jest zdjęcie Tima i Jaya z dnia kłótni, podpisane jednym słowem: obserwuję. Hoodie hakuje konto Jaya na Twitterze, gdzie publikuje serię tajemniczych wpisów oraz nowy film na kanale To The Ark. Opis wideo brzmi: czekam na ciebie.
Cody może czekać na dwie rzeczy. Aż Tim zmieni się z powrotem w Maskiego, na co świadczyć może ta stopklatka, lub przestanie udawać, że ta cała sytuacja go nie dotyczy, a jego dokumentacja medyczna dowodzi, że prześladuje go to przez całe życie. Bazując na dokumentach medycznych, można założyć, że Tim doświadczał obecności operatora już od najmłodszych lat, jeżeli nie przez całe życie. Alex i Tim dorastali w pobliżu Rosewood, który wydaje się być miejscem, w którym operator lubi spędzać czas, więc może zarówno Tim, jak i Alex są w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o bycie dotkniętym złym wpływem operatora, ale Tima dotknęło to znacznie bardziej. Tim opiera się operatorowi, podczas gdy Alex albo go ignoruje, albo już zaakceptował. Alex nie wykazuje żadnych objawów związanych ze Slender Sickness. Nie kaszle, nie ma drugiej osobowości, nie traci pamięci ani nie choruje, gdy operator jest w pobliżu. Jest jedyną osobą, która się go nie boi. Może być też wybrańcem operatora lub jego wiernym sługusem. To dlatego przynosi mu ofiary w postaci swoich przyjaciół do opuszczonego szpitala. Jay wspominał, że nie chce kontynuować tego wszystkiego sam, więc Hoodie albo próbuje zmusić Tima do przyłączenia się do śledztwa, nieważne pod jaką postacią, albo chce go nastraszyć. Maski nigdy nie powiedział Hoodiemu o swojej przeszłości. Kiedy Hoodie się o tym dowiedział z dokumentacji Tima, poczuł się zdradzony i to dlatego tak bardzo go nienawidzi, że w jednym z poprzednich filmów powiedział: chcę, żebyś cierpiał. Kolejne wideo jest opublikowane na kanale Marble Hornets, lecz nie przez Jaya, a Hoodiego. Obserwuje on Tima z ukrycia. Kiedy nadarza się okazja, włamuje się do jego pokoju. Kradnie leki i chowa się w szafie, wszystko obserwując. Do pokoju wbiega Tim i desperacko próbuje szukać leków. Niestety nie odnajduje ich na czas i dostaje ataku padaczki. Po wszystkim, ledwo żywy Tim wstaje i wychodzi z pokoju, a Hoodie spokojnie opuszcza jego mieszkanie. Spójrz, co spowodowałeś, mówi Hoodie. Dokąd on mógł pójść? To twoja ostatnia szansa. Kim jest on, o którego pyta Hoodie? Czy chodzi cały czas o Alexa? Jay domyśla się, gdzie jest Tim. Wrzuca dwa zdjęcia na Twitter, ale nie zdradza, dokąd konkretnie się udaje. Po czasie na kanale ląduje zapis 62. Dobrze myślicie. Jest to Rosewood Park, a Tim na pewno znajduje się w okolicy. Świadczą o tym świeże ślady butów. Jay zlokalizował Tima w jego zamaskowanym stanie. Maski zdaje się nie reagować na próby kontaktu. Ściga Jaya i ostatecznie łapie go, dusi i zaciąga poza widok kamery.
What are you doing? Znikąd pojawia się Hoodie, który zabiera kamerę i ją wyłącza. Jay budzi się później w jakimś starym drewnianym domku i widzi, jak kawałek dalej z ziemi podnosi się Tim. Wydaje się nic nie pamiętać z poprzedniej nocy. What are you doing here? I don't know. I just woke up in there. Where are we? I think we're still in Rosswood. Hoodie wygrał. Ponownie wybudził Maskiego. Nagranie z tego samego miejsca, spod domku, to kolejna odpowiedź od To The Ark. Kim on jest? Kim ty jesteś? Gdzie on jest? Te pytania najprawdopodobniej są kierowane do Tima, by pomieszać mu w głowie. Dalej nie wiemy, kim jest on. Być może chodzi tu o Alexa, który według Tima może być źródłem całego zła. Może też chodzić o Jessicę, ponieważ przez ułamek sekundy napis zmienia się na gdzie ona jest. Mija okrągły miesiąc, od kiedy Jay dodaje wpis na Twittera mówiący: wszystko w porządku u mnie i u Tima. Jestem pewien, że teraz mi pomoże. Kolejny miesiąc później Jay dodaje zapis 63, który jest podzielony na dwie części, jako bezpośrednia kontynuacja poprzedniego nagrania oraz ponowne spotkanie kilka tygodni później. Te skoki czasowe nie są normalne i nie jest to pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. W drugiej części spotkania Jay zwraca Timowi dokumentację medyczną, po czym obaj zgadzają się kontynuować współpracę. Kolejnym krokiem jest próba odnalezienia Jessiki, która zaginęła 1,5 roku temu. Przedtem Jim stawia warunek. Poszukamy jej, jak rozwiążemy sprawę Hoodiego. Pierwsza myśl – Rosswood Park. Jay i Tim badają budynek w Rosswood Park, w którym Alex próbował zabić Jaya i Jessicę. Jessica and I were right there. Alex was right here at the top of the stairs. I came out from behind here. And you came, yeah, you came from behind. Yeah, we ran out after that. And then we heard the gunshot right as we were getting out too. So it would have been around here, I'm guessing. A następnie badają tunel, w którym Alex zabił swoją ofiarę we wpisie 49. So is this where Alex... Do you know who that other guy was? What's on the other side of this tunnel? Niespodziewanie Jay dostaje telefon. To Alex. Jego jedyne słowa to: odejdźcie. Teraz. Hello? Leave. Now. Po telefonie Tim dostaje ataku, co oznacza, że operator jest blisko. Para zostaje przez niego zaatakowana i tylko Jay ucieka. Wraca na parking i znajduje Tima siedzącego w samochodzie. Oh my god, Tim! What are you doing out here? Tim, wake up!
Tim błądzi nieobecnym wzrokiem, po czym odjeżdża z parku pomimo protestów Jaya. Open the door. What happened? Tim, wait. What are you doing? Tim! Tim, wait! Tim! Pamiętaj, porzuciłeś go. Widziałem. Alex cię szuka. To słowa, którymi 2D Ark wita Jaya w nowym filmie. Osobą za tym materiałem musi być 2D Ark. Zakładam to, ponieważ motyw wody jest aż nadto wyeksponowany. Jest to ostrzeżenie dla Jaya, że Alex nadchodzi. Role wydają się zupełnie odwrócić. Zarówno 2D Ark, jak i Hoodie oraz Tim w postaci Maskiego zdają się pomagać Jayowi, a nie mu przeszkadzać. Jay dodaje wpis na Twittera mówiący, że Tim nie odezwał się do niego od momentu ataku. Myśli nad powrotem do Rosewood, ale nie wie, czy będzie w stanie go tam znaleźć. 2 tygodnie po tym wpisie publikuje nagranie numer 65. Jest to to samo nagranie z przeszukiwania parku Rosewood oraz tunelu, lecz nagrywane z perspektywy Tima. Oznacza to, że za kulisami Jay musiał odnaleźć kompana i wziąć od niego nagranie. Do momentu ataku wszystko przebiega normalnie. Po zaatakowaniu przez operatora okazuje się, że Tim doznał sekwencji traumatycznych wydarzeń, m.in. przebywanie pod wodą, ucieczka po lesie, atak padaczki czy upadek z wysokości. Natknął się również na zwłoki mężczyzny, którego Alex zabił we wpisie 49. Jednakże zwłoki są w jakimś kolejnym dziwnym wymiarze. Po przebudzeniu się na parkingu, Tim wsiadł do samochodu i jakby wzywany pojechał do opuszczonego szpitala, gdzie kilkukrotnie chowając się po kątach płakał. Biegając jak w matni, szukał czegoś, powtarzając na głos jak mantrę: gdzie to jest? Wypuść mnie. Psychotyczne ataki ustały dopiero, gdy ostatecznie zemdlał.
Zapis kończy się spotkaniem Tima z Jayem i poinformowaniem go, że muszą wrócić do opuszczonego szpitala przy najbliższej możliwej okazji. Hoodie daje o sobie znać w nowym filmie. Jego wiadomość jest prosta. Obserwuję was wszystkich. Jednakże kod był nie do złamania przez nikogo. Ponad 30 różnych tweetów z podpowiedziami napisanymi przez Jaya było potrzebnych, by rozszyfrować ukrytą wiadomość. Naprawdę twoja wina. Ona tam jest. W najnowszym wpisie Jay i Tim wracają do opuszczonego szpitala, gdzie Tim ujawnia, że jako dziecko był pacjentem szpitala i obawia się, że to on mógł wprowadzić operatora w życie całej obsady i załogi Marble Hornets. This was my room. I used to live here, or used to be a patient here. My mom brought me here when I was really young, but she never told me exactly why. Mówi, że nie jest do końca pewny, ale być może to właśnie operator był tym, co widział podczas swoich ataków. I to od niego uciekał do Rosewood Park. Well, one of the problems I was having was hallucinations. At one point they got so bad I kept escaping from my room. I'd hide in the maintenance tunnel or run off to Rosewood Park, which you know isn't that far away from here. And whenever they would find me, I would say that I was hiding from whatever it was I was seeing, so they'd bring me back and I didn't have much of a choice except to lock me in here. When I saw that footage that you got from him, person in the background or whatever it was, I couldn't help but think, you know, what if that's what I was seeing when I was in here? What if this is my fault? Tim przeczuwa, że skoro znalazła się tu jego dokumentacja medyczna, to może uda się znaleźć też inne stare dokumenty. Szukając więcej informacji w szpitalu, para usłyszała kroki. To Hoodie, który przybył bynajmniej w celu zaatakowania Tima i Jaya. Nieświadomy tego, że jest śledzony, zakapturzony nieznajomy sprawdza taśmę, którą wcześniej zostawił w jednym z pomieszczeń. Jay zabiera ją, ale Hoodiemu udaje uciec się do lasu i rozpłynąć się w powietrzu. Jayowi udaje się wyczyścić taśmę, a jej efekty widzicie na ekranie. Hoodie wyciąga z budynku nieprzytomnego Tima, tak więc musiało się to dziać zaraz po tym, jak zaatakowany przez operatora Tim przyjechał do szpitala w nagraniu 65. Zaskakująco, po zabezpieczeniu Tima, Hoodie cierpliwie czekał wewnątrz budynku, a na miejsce przyjechał Alex. Szukając Tima pewnie w celu zamordowania go, błąkał się po budynku, aż w końcu nadarzyła się okazja do ataku i Hoodie nokautuje Alexa ciosem metalową rurą w głowę. W dalszej części widać, jak Alex siedzi przywiązany do krzesła i wykrzykuje coś w stronę Hoodiego. Niestety tej części nagrania brakuje audio. W pokoju obok przerażony i zapewnie niepoczytalny Tim, być może jako maski, rusza i biegnie na bezbronnego Alexa, masakrując mu twarz wieloma ciosami. Hoodie znajduje u Alexa broń i zamierza go nią dobić,
kiedy nagle po raz kolejny ratuje go operator, przerzucając Hoodiego w czasie i przestrzeni. W nocy i to w sam środek lasu. Tim z kolei wybudza się na ziemi na skraju lasu, lecz odrzuca od siebie swoją maskę i ucieka. Przerażony Jay boi się o siebie, wiedząc, że Alex go odnalazł. Zaczyna mieć koszmary związane z ich kolejnym spotkaniem. W międzyczasie publikuje wpis 67,5, który jest efektem poprzedniego nagrania. Tim i Jay pakują się i zmieniają miejsce pobytu w obawie przed Alexem. Nie wiemy dokąd i tego się nie dowiemy, gdyż Alex śledzi kanał Marble Hornets, a Jay nie chce mu ułatwiać pościgu, publikując dla niego kolejne wskazówki. Tymczasem kanał Marble Hornets zostaje zhakowany po raz kolejny i wideo numer 68 pojawia się w internecie. Wideo nagrał Hoodie, udowadniając, że sypia w nowym, dotąd nam niepokazywanym, opuszczonym baraku. Zostaje zaatakowany przez zakrwawionego Alexa. Oznacza to, że dzieje się to chwilę po poprzednim wpisie 66. Zwróćcie uwagę na to, że Alexa ani trochę nie zdziwiła tożsamość Hoodiego. W końcu ten był bez maski, przed chwilą pił wodę. Musi to oznaczać, że wiedział, kim on jest. Alex wypytuje Hoodiego o to, gdzie przebywają Jay i Tim. Ten jednak nie odpowiada, tylko wyrywa się i ucieka przez las prosto do podziemnego tunelu konserwacyjnego. Alex dostaje prosty komunikat. Boisz się. Ja nie. Jesteś w pułapce. I ma rację. Alex może się bać tego, że nie wie, gdzie są Jay i Tim, nie wie, jakie popełniają kolejne ruchy. Nie wie, jak ma się zachować. Natomiast Hoodie wszystkich obserwuje. On nie musi się bać. Co dziwne, Alex na tym filmie ma widoczny zarost. Jak to możliwe, skoro chwilę temu w momencie pobicia był ogolony? A może to nagranie pochodzi z późniejszego okresu? No, w urodziny Alexa 2D Ark publikuje film. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest okej. Nie martwię się niczym, bo nic nie trapi mnie. Ale jednak. Szum pod koniec wideo po zbadaniu pokazuje wiadomość: czy zrobiłeś ze mnie kłamcę, czy on odszedł? Jest to odniesienie do DK, filmu dodanego przez 2D Ark równo rok temu, który zawierał wiadomość kierowaną do Alexa: dziś są twoje ostatnie urodziny. Skoro Alex nie jest martwy, to oznacza to, że nie były to jego ostatnie urodziny, co czyni 2D Arka kłamcą. Jego sługa miał się wykazać, ale nie dał rady. Ten film musi być wiadomością do Hoodiego. 2D Ark w zasadzie mówi: zabiłeś już Alexa? Jak nie, to pośpiesz się, mówiłem, że już będzie martwy. Jay i Tim wracają do miejsca, w którym pierwotnie kręcono Marble Hornets. Podczas powrotu do Czerwonej Wieży w poszukiwaniu kolejnych taśm i poszlak, Jayowi kilkakrotnie wydaje się, że widzi operatora, ale Tim nikogo nie dostrzega. Oh, I just thought I saw something. You okay? Yeah, I'm fine. What'd you see? I thought I saw something moving over there for a second, but it was nothing. There's someone out there. I think somebody followed us. How could anybody know where I am? I don't know. I just looked outside there. It's just a person sitting there staring at me. Nawet na nagraniu nikogo nie można się dopatrzeć, a nie tylko my to robimy. Tim chciał obejrzeć taśmę, lecz kamera nie oszukuje. Here, rewind it. Let's check. Okay.
Podczas powrotu do samochodów Jay przypadkowo wpada do dziury, a po bliższym zbadaniu przez Tima okazuje się, że dziura zawiera kilka taśm Marble Hornets, które Alex wcześniej próbował spalić. Na szczęście dwie z nich nie zostały nieodwracalnie uszkodzone. Zapis 70 to to, co udało się Jayowi odzyskać z jednej z tych taśm. Alex prowadzi samochód, odbierając telefon od Amy. Później na nagraniu idzie przez plac zabaw widziany we wpisie 4, kiedy zostaje zaatakowany przez operatora. Na drugim nagraniu odzyskanym z dziury widzimy materiał z okazji, gdy Jay odebrał od Alexa kasety Marble Hornets. Było to na samym początku, 7 lat temu. Now you had this many of them, but thanks for giving them to me. Jay, I'm not kidding. Don't ever bring this up around me again. Okay. I'll see you around. Goodbye. Gdy Jay próbuje opuścić dom Alexa, ten atakuje go, a później zostawia w miejscu przypominającym skraj lasu. Jay twierdzi, że nie pamięta żadnego ataku ani dalszych wydarzeń z taśmy. Na samym początku, kiedy Jay opisywał sytuację w internecie pod pseudonimem Cegars, również nic nie wspominał o żadnym ataku. Napisał tam tylko, że odebrał te taśmy i pojechał do domu. Coś sprawiło, że Jay uniknął bycia kolejną ofiarą drużyny Alex Operator, ale w zamian za to najprawdopodobniej została mu wyczyszczona pamięć. Jay publikuje tweeta mówiącego, że razem z Timem znaleźli to, czego szukali. Jakiś czas później na kanale pojawia się wideo numer 72. Jay i Tim badają dom, w którym Alex mieszkał podczas nagrywania Marble Hornets. Dom wydaje się być pusty od dawna. Przeszukują całe mieszkanie i znajdują kilka rysunków Alexa w szafie. Jaya dopadają halucynacje. Ma wrażenie, że widzi operatora na zewnątrz. Po raz kolejny Tim przegląda nagranie i nie znajduje zupełnie nic. Panowie przygotowują się do wejścia do piwnicy, tak więc cofają się do auta po latarki. Jay zostawia kamerę na parapecie skierowaną w stronę okna, gdzie nagle operator jest faktycznie widziany na dworze, podczas gdy ani Jay, ani Tim nie obserwują kamery. W piwnicy nie znajdują nic, jednakże zostają przeniesieni w czasie. Teraz na zewnątrz panuje noc. Is that outside? Yeah. Operator pojawia się za nimi, zmuszając ich do ucieczki z domu. Tim zabiera kamerę Jaya, a następnie go gubi, gdyż ten upada przed domem. Jay? Po chwili postanawia wrócić po kolegę, lecz im bliżej jest, tym gorsze obawy choroby Slendera go dopadają. Jay! Tim rzuca się na pomoc Jayowi i staje twarzą w twarz z operatorem, lecz nie jest w stanie nic zrobić.
Gdy potwór znika, Tim pomaga Jayowi dostać się do samochodu, a następnie odjeżdżają. Na Twitter Marble Hornets wlatuje kolejny wpis. Tutaj Tim. Jay dał mi dostęp do konta na wypadek, gdybym go potrzebował. Odkąd opuściliśmy ten dom, Jay jest jakby nieobecny. Nagranie numer 73 zostaje wrzucone przez Hoodiego na kanał Marble Hornets po kolejnym zhakowaniu hasła. Hoodie wraca do swojego baraku i widzi, że ktoś doszczętnie go zdemolował. Odnajduje ukrytą przez siebie broń Alexa i rusza do sąsiadującego baraku, w którym znajdował się porwany miesiące temu Jay. Widocznie cierpi na chorobę Slendera, ponieważ kamera zaczyna szwankować, a ten pada na kolana i zdaje się cierpieć. Tabletki, które ukradł Timowi, skończyły się. Wraca więc do domu Tima i udaje mu się znaleźć ich więcej. Woody pokazuje następnie lokalizację taśmy ukrytej pod plastikowymi torbami w drewnianym pudełku w salonie. Po tym ucieka z domu, gdy okazuje się, że ktoś schodzi ze strychu. Tą osobą jest Alex. Zapis 74 zaczyna się niewinnie. Tim robi wieczorne zakupy, po czym wraca do motelu, w którym przebywa wraz z Jayem i znajduje go błąkającego się na zewnątrz. Tim zaprowadza Jaya z powrotem do pokoju i informuje go o ostatnich wydarzeniach. O tym, jak był w stanie przeciwstawić się operatorowi, o tym, że dawał Jayowi swoje tabletki w czasie, gdy uciekali i chowali się przed operatorem i o tym, że Hoodie przesłał wideo 73, które pokazywało Alexa ukrywającego się w domu Tima na strychu. Looks like Alex has been hiding out in my attic waiting for us to get back. Para postanawia wrócić do domu Tima ze względu na konieczność rozwiązania sytuacji Alexa i potrzebę Tima na więcej tabletek. To one pomagają przed wpływem operatora. Dudiark odpowiada kolejnym wideo zawierającym chyba najwięcej sekretów do tej pory. Dudiark pyta się Tima, kim są kłamcy? Wskazując na Jaya pyta, czy jesteś jednym z nich? Jay i Tim, czy wy obaj jesteście kłamcami? Pamiętaj, by patrzeć za siebie. Pokazuje atak Alexa na Hoodiego, co może wskazywać, że Dudiark przypomina Hoodiemu, aby był ostrożny lub też gani go za jego nieostrożność. Jeżeli to nagranie jednak nie zostało zrobione przez Dudiark, ale przez Hoodiego, może to być przestroga dla Tima i Jaya mówiąca: zobaczcie, mnie zaatakował, bądźcie ostrożni. Liczby na końcu po ich odkodowaniu oznaczają: nigdy nie wyleczony. Nigdy. Nigdy nie ufaj. Czyżby choroby Slendera nie dało się wyleczyć? Możliwe, że tabletki tylko chwilowo ją wyciszają. Tydzień po ostatnim filmie Dudiarka Jay publikuje nowy film. Tim odbiera Jaya od psychiatry, choć ten drugi był dopiero tylko umówić wizytę. Od razu wracają do domu Tima i szukają Alexa.
Znajdują dowody na to, że ukrywał się przez jakiś czas na strychu, ale już go tam nie ma. Wśród rzeczy Alexa znajdują zdjęcie Amy z adresem napisanym na odwrocie. Who's that? Is that Amy? I think so. There's something on the back. It's gotta be talking about Alex, right? Either him or whoever's in the hoodie. Po zejściu na dół, Jay i Tim szukają taśmy widzianej w drewnianym pudełku we wpisie 73, ale okazuje się, że już jej tam nie ma. Jay zauważa jednak podejrzanie wyglądający przedmiot w kieszeni Tima i domyśla się, że to on zabrał kamerę, kiedy Jay nie patrzył. Jay więc atakuje Tima i żąda, żeby ten oddał mu taśmę, ale Tim zaprzecza jej posiadaniu, co prowadzi do bójki, w której Jayowi udaje się odzyskać taśmę. Tim wyjaśnia, że zamierzał pokazać Jayowi kasetę, ale później, ponieważ jej zawartość spowoduje problemy w ich relacji. Jay ignoruje Tima i wychodzi z kasetą. Tudy Ark miał rację. Tim jest kłamcą. Jaya męczą myśli, które przelewa na twitterową tablicę. Co jeżeli Tim chował tą kasetę przede mną z jakiegoś powodu? Może nie powinienem tego oglądać, a może Tim naprawdę chciał się po prostu wyłgać? Ciekawość zwyciężyła, a to nagranie publikuje we wpisie 76. Jest to nagranie z wieczoru, w którym Jessica znika z hotelu w sezonie drugim. Hoodie nagrywa materiał, podczas gdy Tim w swojej masce zabiera nieprzytomną Jessica z hotelu do pobliskiego lasu. Maski później wraca do hotelu po Jaya, co jak pamiętamy nie udało się, podczas gdy Hoodie zostaje i pilnuje Jessica. Alex przybywa na miejsce i mierząc z broni odstrasza Hoodiego. Let her go. Now! Przekonuje Jessica, która nie pamięta poprzednich wydarzeń ani tego, że Alex już raz próbował ją zabić, do tego, żeby mu zaufała, po czym prowadzi ją do tunelu w Rosewood Park. Jessica! Jessica, calm down. It's me, Alex. I'm Amy's boyfriend. Do you remember? Tam Alex kieruje pistolet w stronę Jessica, ale udaje się jej go obezwładnić i zabrać broń. What are you doing? It's all Jay's fault, Jessica. I'm sorry. No, Alex, stop! It has to be done! Hoodie ponownie przybywa i rozpoczyna bójkę z Alexem. Podczas próby ucieczki Jessica nieumyślnie wpada na operatora, który ją unieszkodliwia i najprawdopodobniej zabiera. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ tutaj pojawia się kolejne pytanie. Skoro padło pytanie, gdzie ona jest, to całkiem możliwe, że operator wcale jej nie zabrał. Może Jessica uciekła, a może ktoś jej pomógł. Tudy Ark publikuje wideo o nazwie File, które jest już usunięte z głównego kanału. W momencie, gdy na ekranie pokazana jest Jessica, widzimy napis Kolejna porażka, co może odnosić się do tego, że Alex poniósł po raz kolejny klęskę przy próbie pozbycia się jej. Gdy widoczny jest Tim, nie można ci zaufać. Im głębiej idziemy, gdzie nie ma już światła, on się zniekształca. Wskazanie na Jaya, który im dalej posuwa się naprzód, tym bardziej miesza mu się wszystko w głowie. Napis na górze mówi Weź nóż. Tim, jeżeli to widzisz, to musimy pogadać, pisze Jay na Twitterze. Tim nie odpowiada, a na kanale pojawia się nagranie numer 77. Widać na nim, jak uzbrojony w nóż i opaski zaciskowe wchodzi do domu Tima, mówiąc, chcę tylko porozmawiać.
just want to talk. Tim szybko go rozbraja i obezwładnia. Get off! Get off! No! Informuje Jaya, że ustalił, gdzie znajduje się adres zapisany na odwrocie zdjęcia Amy i zamierza udać się tam sam, ponieważ nie może obecnie ufać Jayowi. Zabiera ze sobą kamerę i zostawia go związanego na podłodze w salonie. Chwilę później do mieszkania Tima wchodzi Hoodie. Bierze do ręki nóż i... No. Don't. Uwalnia Jaya, dając mu ostatnią szansę, po czym ucieka, a Jay rusza odnaleźć Tima. Jay wybiera się na kampus szkolny znajdujący się pod adresem na zdjęciu Amy i zaczyna szukać poszlak. Pierwszym tropem jest samochód Tima, tak więc wchodzi do budynku nieopodal. Tam wpada na Hoodiego, który wydaje się być bez sił na ucieczkę. Hey. Mimo to odstrasza Jaya i ten ponownie go gubi. Za oknem Jay znajduje Tima i postanawia go śledzić. Obaj przeciskają się do piwnicy jednego z budynków, gdzie Jay kontynuuje podążanie za Timem, tym razem ciemnymi korytarzami piwnic. Po czasie Jay znajduje pokój ze zdjęciami Alexa przywiązanego do krzesła i prostą wiadomość od Hoodiego, która mówi mu, aby udał się do Benedict Hall. Znajdź Alexa. Znajdź Arkę. Jay chwyta za skalpel i ucieka z piwnicy. Potwierdzając, że nie może dostać się do Benedict Hall, ponieważ wszystkie drzwi są zamknięte, Jay ustawia punkt obserwacyjny na piętrze w sąsiednim budynku i czuwa, czekając aż cokolwiek się wydarzy. Tudiark odpowiada wskazując, że Jay i Tim powinni wstrzymać się z atakiem na Alexa, a sam Tudiark odczuwa pewien poziom wątpliwości co do nadchodzących wydarzeń. Kim jestem? Czy jestem tym trzecim? Nie mogę pomóc. Być może to Hoodie dodał ten film, wątpiąc w to, że Jay i Tim nie uważają go za trzeciego w swojej drużynie, a za trzeciego w drużynie Alex plus operator. Nie może pomóc, bo już nie ma leków, nie ma sił. Cierpi tak samo jak pozostała dwójka. Jay dalej obserwuje budynek, gdy zauważa Tima wybiegającego z Benedict Hall. Udaje się tam tak szybko jak tylko może. Wchodzi do Benedict Hall i eksploruje piwnicę, sprawdzając pokój po pokoju. W pewnym momencie słyszy kroki w pomieszczeniu nad sobą. To Alex, który bez zbędnej dyskusji strzela do Jaya, trafiając go. Alex? Alex? Udaje mu się zabarykadować w pokoju przed Alexem, ale operator pojawia się znikąd i zabiera go. Jakiś czas później Tim odnajduje kamerę i po odkryciu, co stało się z Jayem dzięki nagraniu,
Gorączkowo próbuje go znaleźć. Dostrzega obserwującego go Hoodiego i próbuje go gonić, ale gubi trop po wyjściu z Benedict Hall w samym środku nocy. Po zniknięciu Jaya, Tim kontynuuje prowadzenie kanału Marble Hornets samodzielnie. Zapis 81 pokazuje działania Tima między wideo 77, czyli wyjściem z domu i pozostawieniu w nim związanego Jaya, a między nagraniem 80, czyli poprzednim nagraniem. Po dotarciu na kampus, rozmowie ze strażnikiem i dokładnym zbadaniu terenu szkoły, Tim znajduje sposób na dostanie się do zamkniętej sali Benedict Hall przez tunel konserwacyjny i kanały. W pewnym momencie natyka się na Hoodiego, ale na szczęście nie został wykryty. Po uzyskaniu dostępu do Benedict Hall, Tim zauważa Alexa i szybko ucieka, co widzieliśmy na nagraniu z perspektywy Jaya. Walczący z napadem Slender Sickness, Tim wraca do swojego samochodu, aby odzyskać pigułki, ale odkrywa, że już ich nie ma i mdleje na tylnym siedzeniu. Po przebudzeniu Tim wrócił do Benedict Hall i znalazł kamerę Jaya, co było widać już w poprzednim wpisie. Zapis 82 rozpoczyna się od aktualizacji stanu zdrowia Tima po utracie tabletek. Mówi, że jeżeli szybko ich nie zdobędzie, może mieć to poważne konsekwencje. Lokalizuje samochód Jaya i znajduje w nim laptopa, na którym odnajduje nagranie, którego wcześniej nie widział, więc publikuje je na kanale Marble Hornets. Wideo przedstawia Jaya na dzień przed tym, jak ten wparował do domu Tima z nożem. Po obejrzeniu taśmy, na której Hoodie i Maski porwali Jessica, Jay wrócił do tunelu w Rosewood Park i w końcu przeszedł na drugą stronę. Idąc przed siebie natrafia na operatora, który szybko znika. Znajdując mnóstwo podupadłych budynków, w tym chatkę, w której Jay i Tim obudzili się po wydarzeniach z wpisu 62, Jay zostawia Timowi wiadomość głosową, w której przeprasza za swoje ostatnie działania i stwierdza, że martwi się wpływem ostatnich wydarzeń na swoje zdrowie. Listen, just call me as soon as you get this. I'm sorry. Jest przekonany, że jak poprzednio obudzili się w tej chatce, to w drodze powrotnej nie musieli przechodzić żadnym tunelem. Coś tu jest nie tak, jeżeli chodzi o przestrzeń. Albo Rosewood Park stale się zmienia, albo Jay ma już całkowite problemy z połączeniem faktów. Zaczyna dostrzegać operatora kilka razy, a im bliżej ten był, tym poważniejszy atak przeżywał Jay. Tim komentuje fakt, że nigdy nie otrzymał żadnej wiadomości głosowej od Jaya i zdaje sobie sprawę, że to wpływ operatora spowodował, że Jay stał się agresywny. Dlatego ruszył na niego z nożem. Na kanale To The Ark opublikowane zostaje nowe wideo, które jest ostatnim kiedykolwiek zamieszczonym. Nazywa się Null, czyli Zero. To nagranie sugeruje, że droga do Arki jest już ku końcowi. Jest cicho. Kto pozostałby usłyszeć sekret? Twój sekret. Czy wiesz? Ja słuchałem przez lata. Arka czeka. Co widzisz? Co słyszysz?
co zobaczysz. Pozdrawiam. To jest oczywista wiadomość od Hoodiego, która jest kierowana do Tima. Kto pozostałby usłyszeć twój sekret? Nie ma już nikogo. Wszyscy twoi znajomi nie żyją. Ja słuchałem przez lata. Hoodie i Alex jako jedyni pozostali przy życiu, ale to Hoodie obserwował i doskonale wie, jaki sekret skrywał Tim. Chodzi tutaj o jego przeszłość związaną z chorobami psychicznymi i atakami operatora od najmłodszych lat. Mocno osłabiony Tim eksploruje budynek, w którym Jay ustanowił swój punkt strażniczy i nagle natrafia na Hoodiego. Po tym, jak zakapturzeniec drwi z chorego Tima pigułkami, które mu ukradł, podrzuca mu maskę pod ręce, lecz Tim ją odrzuca. Nie chce się stać maskim. Do tego wszystkiego pojawia się operator i rozpoczyna się ucieczko-pościg, w którym zarówno Hoodie, jak i Tim są stale teleportowani między głównymi lokalizacjami serii, rzucani po wymiarach. Jedną z lokacji jest mieszkanie Tima, w którym wszędzie są kartki z napisem "Twoja wina" oraz oparte o ścianę zwłoki Jaya. I'll kill you! Po kolejnym skoku Tim atakuje Hoodiego, który zwisa z półki w budynku, w którym pierwotnie się znajdowali. Hoodie się puszcza, spada na dół i ginie, po czym Tim przeszukuje ciało, odzyskując taśmę i swoje pigułki. Próbuje on odkryć tożsamość niedawnego wroga, ale zostaje powstrzymany przez ponowne pojawienie się operatora i zmuszony do ucieczki. Wideo od 2D Arc ustają na dobre. Od momentu zniknięcia Jaya, Twitter Marble Hornets stracił swój blask. Nie ma tam już nowych żadnych wpisów, poza linkami do kolejno publikowanych nagrań. Następnym jest numer 84, odzyskany z kieszeni Hoodiego. Nagranie pochodzi z oryginalnego castingu Alexa do Marble Hornets, na którym pojawiają się tylko Brian i Tim. Poznajecie te ciuchy? To Brian był zakapturzoną postacią. Tim komentuje fakt, że nie mógł wcześniej wiedzieć, że zakapturzona postać to Brian i ubolewa nad tym, że był przyczyną śmierci swojego przyjaciela. To wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie Alex. Okazuje się, że tak jak Jay i Tim, Brian również przeżył atak Alexa lata temu. Niestety, postać Hoodiego zawładnęła nim dużo mocniej niż maski Timem i pod tą postacią robił wszystko, by przeciwstawiać się operatorowi. Zapłacił za to najwyższą cenę. Mija ponad 40 dni. Alex nie daje żadnego znaku życia, a Tim ciągle cierpliwie czeka.
Wiedząc, że Alex go obserwuje i zdając sobie sprawę, że Alex nie zaatakuje, dopóki Tim nie popełni żadnego błędu, ten próbuje zwabić Alexa do swojego domu, samemu z niego wychodząc i obserwując go z samochodu. W ten sposób, nawet gdyby Alex chciał zakraść się do domu, Tim zauważy go pierwszy. W końcu Alex pojawia się i włamuje do domu Tima, oblewając całą podłogę benzyną. Alex krzyczy, że to wszystko wina Tima. To on jest źródłem całego zła i powinien spłonąć. This is all your fault. I thought it was me, but you're the source. You're the reason any of this happened. Everyone is gone because of you! And it's not gonna end until you're dead. To mówiąc, podpala dom. Timowi udaje się uciec i zdaje sobie sprawę z tego, że nie pozostało mu już nic. Nie ma przyjaciół, domu, pracy ani stabilnej psychiki. Zostało mu jedno – dorwać Alexa za wszelką cenę. Mija kolejny miesiąc. Tim wraca do Benedict Hall, aby zakończyć konflikt z Alexem. Uzbrojony w nóż szuka go bez powodzenia, bo to Alex zauważa go pierwszy i oddaje strzały. Podczas ucieczki Tim spada przez deski podłogowe, które się pod nim zapadają. Alex i operator stają nad Timem, a ten zostaje przeniesiony do tunelu w Rosewood Park. Jak się okazuje, Alex też został przeniesiony i dalej poluje na Tima. Szukając go, wyjaśnia, że zabijał innych członków załogi Marble Hornets, aby uniemożliwić tym, którzy już mieli kontakt z operatorem, rozprzestrzenianie się jego efektów na kogokolwiek innego. Już pozbył się Amy, Sary, Jaya i Seta, by osiągnąć swój cel, a Brian zginął z ręki Tima. Pozostał sam Tim, a gdy go wyeliminuje, to zamierza skończyć sam ze sobą. You're the reason it came for us. Tim atakuje Alexa, zadając mu cios nożem w plecy, po czym dochodzi do bójki, która zostaje przerwana przez zniknięcie Alexa. This can finally be over. Tim zaczyna go szukać, lecz po drodze cierpi na coraz mocniejsze halucynacje spowodowane przez operatora. Nagle Alex zrzuca się na Tima i zaczyna go dusić. Konfrontacja kończy się tym, że Tim śmiertelnie rani Alexa nożem w szyję. Ostatnie słowa Alexa do Tima są takie, że jeżeli ktokolwiek z pozostałych, którzy mieli kontakt z operatorem, wciąż żyją, to Tim powinien najpierw zabić ich, a następnie siebie, żeby zakończyć zarażanie wpływem operatora. Na sam koniec Tim mdleje na schodach.
ostatnia 87. taśma Marble Hornets. Tim rozlicza się z przeszłością i kończy z Maskiem raz na zawsze. Następny przystanek to hotelowy parking, gdzie spotyka się z Jessiką. W rozmowie Tim okłamuje Jessicę, że Jay ma się dobrze i wyjechałby rozpocząć nowe życie. Dowiadujemy się, że Jessica zaczęła chodzić do tego samego doktora co Tim, a ten również planuje wyjechać. Po krótkiej dyskusji Tim kaszle, a nagranie jest zakłócone, co wskazuje na obecność operatora. Sorry. You said you are doing okay? Yeah, I'm fine. Just remember everything I told you about. Are you okay? Tim, are you sure? Can I call somebody? W następnej scenie Tim odjeżdża z poważnym wyrazem twarzy, podczas gdy w tle słychać dźwięk syreny karetki, zanim na ekranie pojawiają się słowa: wszystko jest w porządku. Ostatnie losy Tima i Jessiki są nieznane. Koniec. Pytań pozostaje wiele i postaramy sobie na nie wszystkie odpowiedzieć. Zanim do tego jednak, opowiedzmy sobie wszystko w kolejności chronologicznej. Tim od najmłodszych lat cierpi na wiele chorób psychicznych, które były spowodowane obecnością operatora. Dzięki lekom był w stanie sobie z tym radzić i niwelować skutki chorób. Podczas nagrywania filmu Marble Hornets choroba rozprzestrzenia się na ekipę, z którą współpracował, czyli Alexa, Jaya, Briana, Seta i Sarę. Alex odkrywa, co się stało i postanawia zabić wszystkich zarażonych, wierząc w to, że to powstrzyma operatora. Porzuca projekt nagraniowy i wyrusza na łowy. Pierwsze ofiary zostają zamordowane, a są to Sara i Seth. Alex myślał, że pozbył się również Tima i Briana, ale jego atak na nich nie powiódł się. Co więcej, spowodowało to, że dwójka przyjaciół przebudziła w sobie swoją drugą, mroczną osobowość, żądną zemsty na Alexie. Jay postanawia dokończyć film Alexa, więc bierze od niego taśmę i przegląda zmagania Alexa z operatorem. Myśląc, że to Alex jest ofiarą, ten postanawia go odszukać i mu pomóc, nie wiedząc, że sam stał się kolejnym celem. Całość jest relacjonowana na kanale Marble Hornets na YouTube prowadzonym przez Jaya. To The Ark, tajemnicza grupa, w której składzie znajdował się Brian jako hoodie oraz Tim jako maski, próbuje udokumentować przebieg pościgu na linii Alex-Jay, wtrącając się od czasu do czasu. Alex wyprowadza się od swojej dziewczyny Amy, która jest współlokatorką Jessiki. Obie zaraża chorobą Slendera, przy czym później pozbywa się Amy. Jessica i Jay uciekają do hotelu. Teraz już wiedzą, że mieli być kolejnym celem Alexa. Jessica zostaje porwana, a Jay planuje kolejne ruchy u boku Tima, którego namawia do współpracy. Razem udaje im się dotrzeć do Alexa, niestety dla Jaya kończy się to tragicznie. Tim mści się na Alexie i pozbawia go życia, kończąc tym samym serię morderstw szalonego ex-reżysera. Tylko dwie osoby przeżywają masakrę. Tim i Jessica, która okazuje się być cała, zdrowa i niestety cierpiąca na Slender Sickness. Jakie są ich dalsze losy, tego nie wiemy. Teraz bąble czas na kilka najważniejszych pytań. Po pierwsze, co stało się z Jessicą? To pytanie zostaje pytaniem otwartym. W jednym z nagrań widać, jak zostaje porwana przez operatora, a potem wraca cała i zdrowa. Możliwym jest, że to Tim zaaranżował całe porwanie, żeby Alex jej nie ścigał. Operator zawsze pojawiał się krótko przed porwaniem kogoś do innego wymiaru, a tutaj tego nie było. Było to zaledwie cięcie obrazu. Dlatego może w jednym z filmów Hoodie pytał, gdzie ona jest, nie wiedząc, gdzie jest Jessica. Bo doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie tak wygląda porywanie ofiar przez operatora. Być może zaaranżował to wszystko Tim, po tym jak ją uprowadził z hotelu,
żeby była bezpieczna i żeby Alex myślał, że operator już załatwił sprawę. Czy na koniec przeżyła, czy nie, to tutaj niestety odpowiedzi nie jesteśmy w stanie uzyskać. Syreny w tle w ostatniej scenie podpowiadają, że być może Tim dokonał czegoś złego pod wpływem operatora. Może to też być zupełnie niezwiązany element. Wziął do serca sobie jego radę, by zamordować wszystkich, którzy są pod wpływem operatora, a następnie zrobić krzywdę sobie? A może Tim pod postacią Maskiego, ponieważ znowu mogła się uaktywnić, zrobił sam krzywdę Jessice? No tego nie wiemy i raczej się nie dowiemy. Czemu Brian i Tim mieli drugie osobowości? Tim jest dużo prostszy do wyjaśnienia. Od małego zmagał się z szeregiem zaburzeń osobowości i innymi atakami czy dolegliwościami natury psychicznej. Dodajmy do tego sprowadzenie na siebie Slender Sickness, a jego umysłem zawładnął operator, tworząc z niego człowieka zdolnego do wielu rzeczy, których nie zrobiłby, będąc sobą. Brian z kolei poddał się operatorowi po ataku Alexa. Osłabiony i od dawna chorujący Brian przybrał nową postać, lecz szybko wyrwał się spod kontroli, tak jak zrobił to Tim. Jednakże czuł się zdradzony i oszukany przez Tima, ponieważ ten nie chciał powrotu do roli Maskiego. Być może Hoodie nie wiedział, że Tim tracił pamięć, gdy wracał do swojej realnej osobowości, no i miał mu za złe, że będąc sobą nie jest kooperatywny, dlatego tak bardzo nalegał na pozostanie Maskim. We dwójkę pracowało im się znacznie lepiej. Kim jest 2D Ark? Jako że 2D Ark był kanałem prowadzonym przez trzy różne osoby, w tym Tima i Briana, zostaje nam jedna niewyjaśniona i chyba najważniejsza kwestia. Kim był 2D Ark? Zacznijmy od kontrargumentów mówiących, że to Brian, ponieważ takich głosów jest naprawdę sporo. Mówi się, że po śmierci Hoodiego nie było już żadnych filmików, przejęć Twittera czy kodów. Kiedy umarł Brian, to 2D Ark umarł razem z nim. Filmy, które zawierają dużo czerwieni, wspominają również o kłamcach, czyli coś, na punkcie czego Hoodie ma obsesję. Nazywa wszystkich kłamcami, a zwłaszcza Tima. Maska Hoodiego pierwotnie miała składać się z dwóch czerwonych oczu według twórców Marble Hornets. Kto jest kojarzony z czerwonymi oczami? 2D Ark. Okej, te przesłanki faktycznie mogą wskazywać, że mógł być to Brian. Jednakże zwróćcie uwagę na to, że kiedy scenarzyści są pytani o tożsamość 2D Arka, to nigdy nie dają ostatecznej odpowiedzi. Przykładem może być to pytanie zadane na spotkaniu z twórcami w 2014 roku. Who is 2D Ark? It is... Yes. Yes. We know who it was, yeah. Right, but we kind of want to leave it ambiguous. A little bit, yeah. It's and even then, there's some wiggle room with our interpretation of who it was. Yeah, it's some things in Marble Hornets will just stay a mystery. Gdyby to było tak oczywiste, jak myślimy, nie odpowiadaliby tak tajemniczo. Wystarczyłoby krótkie 2D Ark to Brian. No ale jednak żadne z nich tak nie powiedziało. Spójrzcie na tweet od Jaya z 8 lipca 2011 roku. Te filmy są tak niespójne, jakby były robione przez różne osoby. Nie mogę jednak tego udowodnić. W tamtym momencie mieliśmy już Hoodiego i Maskiego, więc po co dawać nam jeszcze taką wskazówkę? Chyba, że oznacza to, że jest ktoś jeszcze. Ani Hoodie, ani Maski nie byli częścią 2D Ark na początku. Na przestrzeni lat nastąpiła zmiana w wypowiedziach 2D Ark z mi na us, czyli z ja na my. 2D Ark zbudował wokół siebie grupę. W filmie Advocate opublikowanym na kanale, 2D Ark ostrzega Briana, że jest w niebezpieczeństwie. Dlaczego więc Brian miałby sam siebie ostrzegać? To bez sensu. Tym bardziej nie może to być Maski. Nie jest on typem gościa, usiądę i nagrywam zagadkowe filmy. Bardziej coś w stylu, ścigam się i biję. Nawet scenarzyści mówią, że Maski jest mięśniem, podczas gdy Hoodie jest mózgiem. Najważniejszym dowodem jest to, że filmy 2D Ark mają swój określony styl. 2D Ark często używa koloru czerwonego, najbardziej tajemniczego i jest zafiksowany na punkcie morderstwa Alexa. Zwraca się do Hoodiego i Maskiego, aby ich krytykować lub instruować i wyśmiewa Jaya za każdym razem, gdy ten robi dosłownie wszystko. Hoodie jest bardziej bezpośredni, lubi pokazywać lasy i wodę, filmuje siebie, nie jest agresywny i zwykle bywa pomocny. Maski jest dziwny, ale na pewno się wyróżnia. W jednym z nagrań nawet ktoś zwracał się bezpośrednio do nich, mówiąc o nich per bliźniaki. No musi stać za tym jakaś trzecia osoba, a skoro wiemy, że nie był to ani Hoodie, ani Maski, no to kto? Seth. Jest to najbardziej pasująca do całości osoba. Spójrzcie. Był kamerzystą, czyli kimś, kto działa za kulisami. Zawsze obserwuje, ale nigdy nie ma go na ekranie.
Jego symbolem są oczy. W końcu operator kamery patrzy przez obiektyw, co z drugiej strony jest widoczne jako czerwone światło kamery. Posiadał dostęp do starych nagrań Marble Hornets. W epizodzie 20 To The Ark mówi Jayowi, żeby poszedł do wieży, gdzie znajduje taśmę z Alexem poświęcającym seta dla operatora. Być może pokazuje nam tak swoją historię i drogę do tego, kim się stał. To The Ark mógł zostawić tam dowolne nagranie, na którym widać, że to tak naprawdę Alex jest zły, bo w końcu dowodów jest mnóstwo, ale z jakiegoś powodu wybrał właśnie to. Alex poświęcił załogę Marble Hornets już w roku 2006, ale wszyscy pojawiają się ponownie z wyjątkiem Seta. Operator nie zabija ludzi, a Alex w tym momencie jeszcze nikogo nie zabił, więc dlaczego nigdy więcej nie widzimy Seta? Widzimy go jako To The Ark. Regards, pierwsze wideo To The Ark, jest odpowiedzią na odcinek 9. To The Ark mógł odpowiedzieć na którykolwiek z pierwszych 8 wpisów, ale z jakiegoś powodu milczał aż do 9. Co takiego znaczącego w nim jest? To pierwszy wpis, w którym widzimy Seta. Nikt inny tu nie pasuje. Ze wszystkich osób w uniwersum Marble Hornets do wyboru są dwie. Set i Sara. Nie jest to możliwe, żeby to była ona. Pojawiła się na ekranie dokładnie raz i nigdy nie zrobiła nic godnego uwagi. To The Arkiem nie może być Alex, Jay, Brian, Tim, Amy lub Jessica. No to kto jeszcze został? Kasjerka w sklepie spożywczym, pani ze sklepu z antykami, dozorca terenu. Zawsze może być to ktoś, kogo nigdy wcześniej nie widzieliśmy, co byłoby totalnie słabym zabiegiem i źle napisanym scenariuszem. A Marble Hornets nie jest źle napisane. Seth jest dosłownie jedyną postacią, która pozostała i najprawdopodobniej jest to właśnie on. Czym jest Arka? Na to pytanie mamy 5 głównych filarów, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, To The Ark nie wie, gdzie ona jest. Po drugie, Jay ma nas tam zaprowadzić. Po trzecie, Arka jest związana z Alexem. Po czwarte, najprawdopodobniej jest to lokalizacja. Po piąte, musi być to możliwe do ustalenia na podstawie samego sezonu pierwszego, ponieważ na początku twórcy Marble Hornets planowali tylko sezon pierwszy. Miał być pełną historią od początku do końca. Z biegiem czasu rozwinęli serię o kolejne 2 sezony. No i po szóste, jak powiedzieli twórcy, choroba Slendera powoduje uczucie topienia się, dlatego tak trudno bohaterom jest podczas niej oddychać i zaczynają kaszleć. Biblijna Arka ratuje niewiernych przed utonięciem. Zwróćcie uwagę, jak wiele osób choruje. W zasadzie wszyscy, włącznie z Alexem. Chociaż ten jednak po czasie wydaje się być odpornym, co symbolizowałoby go jako wybrańca, takiego współczesnego Noego. Wychodzi na to, że Arką może być śmierć. Tabletki nie leczą choroby. Niestety Alex miał rację. Jedynym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby jest zabicie wszystkich, którzy ją mają. W filmie To The Ark DK padają słowa: prowadź mnie do Arki, prowadź mnie do śmierci. Chwilę przed śmiercią Hoodiego opublikował on ostatnie nagranie na kanale To The Ark, w którym mówił: Arka czeka. Trochę tak, jakby wiedział, że są to jego ostatnie chwile, zwłaszcza, że sam doprowadza do swojej śmierci. Chyba, że była to wiadomość do Alexa, co również się spełniło. Przez ten cały czas To The Ark wzywał do jedynego miejsca, gdzie potop operatora nie mógł nikogo dosięgnąć. Do śmierci. Do Arki. Jeżeli operator jest potopem, to Arka jest sposobem na ucieczkę przed nim. Brian i Seth chcieli wierzyć, że jest nadzieja, że zabicie Alexa uwolni ich wszystkich, ale ostatecznie tak się nie stało. Nie ma ucieczki. Magia nie jest prawdziwa. To, w co wierzyliście, było kłamstwem. Sekretem jest to, że nie ma Arki. Marble Hornets to podróż przez mroczne zakamarki ludzkiej psychiki. Ten projekt ukazany na ekranie opiera się na motywie tajemnicy, horroru i niepewności, a przede wszystkim zemsty. Zemsty zdradzonych przyjaciół, którzy zostają wplątani w wir wydarzeń, w którym od samego początku nie powinni byli uczestniczyć. Wreszcie, gdy kurtyna opadła, a ostatnie wideo dobiegło końca, zostawiając nas z głębokim wrażeniem, musimy zastanowić się nad tym, co pozostaje po Marble Hornets. To nie tylko kawałek internetowej historii, ale także trwały zapis w naszych umysłach. Pozostawia nas z uczuciem niespełnionej ciekawości, ale też zdumienia i zaniepokojenia. Ostatecznie Marble Hornets pokazało nam, że w świecie pełnym tajemnic i nieznanego
Musimy być ostrożni, ale także gotowi zmierzyć się z tym, co nas przeraża. Bo to właśnie tam, w nieznanych i mrocznych zakątkach, kryją się odpowiedzi na nasze pytania, a także miejsca, które są najbardziej godne odkrycia. I pamiętajcie, wszystko jest w porządku. Dziękuję Wam bardzo za wytrwanie z tak długim i skomplikowanym materiałem. Jeżeli jeszcze tu jesteś, to z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo mocno poprosić o pozostawienie po sobie jakiegoś śladu. Przy tak długim materiale jest to niezwykle ważne dla twórcy, by pokazać algorytmom, że warto zainteresować się tym filmem. Dlatego jeżeli możesz, to zostaw po sobie jakiś komentarz i łapkę w górę. Będę niezmiernie wdzięczny. Jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia na temat uniwersum Marble Hornets, to śmiało pisz w komentarzu lub na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Historia To The Ark jest nadal żywa. W 2019 roku powstał pierwszy tom komiksu Marble Hornets, który ma być kanoniczną kontynuacją przygód Jessiki, pozornie żyjącej nowym życiem. Nie wie jednak, że Rosewood Park w dalszym ciągu skrywa wiele tajemnic. Do tej pory powstały 4 tomy komiksu. Tymczasem ja muszę już kończyć. Kończy mi się bateria w kamerze, a mam wrażenie, że widziałem kogoś za oknem. Ale wszystko będzie w porządku. Prawda?